Serdecznie Państwa witam dzisiaj, dzień dobry, na kolejnej części serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Dzisiaj odcinek 28 i pytanie, jakie chcielibyśmy dzisiaj omówić. Czy ci, którzy odrzucili Ewangelię, otrzymają drugą szansę? Czy Bóg się da z siebie naśmiewać? Można by inaczej nadać tytuł temu pytaniu. Czy z Boga można się naśmiewać? Czy można sobie z Niego żartować? Czy jeżeli król oferuje królewską ofertę, to można powiedzieć mu, żeby się zgłosił po raz drugi z tą ofertą, jak będziemy mieli lepszy humor? No więc zasada w Piśmie Świętym jest stała. Jeśli ktoś się nie nawróci, to może już tylko oczekiwać sądu. I jest to jednoznaczne. Nie ma w Biblii ani jednego przypadku osoby, która dostałaby drugą szansę. Więc albo ktoś się nawrócił od razu za pierwszym razem, gdy usłyszał Ewangelię, albo się nigdy nie pojawia już na kartach Pisma Świętego jako nawrócony. Co najwyżej jest wspominany jako potępiony. W moim życiu też tak było, że pierwszy raz usłyszałem Ewangelię i od razu Bóg sprawił to, że tą Ewangelię z łaski Bożej natychmiast przyjąłem. I nie spotkałem w życiu ani jednego chrześcijanina, który nawracał się więcej niż raz. Więc jeżeli chodzi o tą zasadę, to ona jest generalna. Jeżeli Bóg chce cię uratować, bo toniesz, to nie będzie cię prosił tysiące razy. Nie będzie się w żaden sposób tutaj ta oferta powtarzać. Raz odrzucona, nigdy drugi raz nie jest oferowana. Oczywiście w Hioba czytamy, że Bóg przemawia raz lub dwa, lecz na to się nie zważa, albo dwa lub trzy razy, ale jest tam poetycko powiedziane to. I poetyckie powiedzenie ma pewnego rodzaju charakter, że nie jest precyzyjne doktrynalnie. A to oznacza, że te dwa lub trzy razy to są przemowy Boże, ale tylko jedna z nich jest ofertą Ewangelii. Czyli na przykład Bóg przygotowuje przedstawienie oferty Ewangelii przez różne zdarzenia. Może jakieś wstrząsające wydarzenie w życiu prywatnym. Może jakieś słowa od kolegi lub koleżanki. A właściwa oferta Ewangelii przychodzi później. Ale przychodzi jeden raz. Nikt nie będzie miał wymówki w dzień sądu. Każdy choć jeden raz ma złożoną ofertę zbawienia za swojego życia. Jeden raz wystarczy. Po co więcej? I teraz, jeśli słuchasz tego, to właśnie złożono ci ofertę zbawienia. Pokutuj albo giń. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli odrzucisz tą ofertę, będziesz potępiony. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Czyli na pytanie, czy ci, którzy odrzucili Ewangelię łaski, otrzymają jeszcze drugą szansę, musimy krótko odpowiedzieć nie, definitywnie nie. Nie otrzymają drugiej szansy. I kilka miejsc ze Słowa Bożego przeczytam, a dokładnie jedno lub dwa. Na przykład Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 11.
I dlatego pośle im Bóg skuteczny obłęd, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Widzimy jednoznacznie, że Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Odrzucasz Jego ofertę, przechodzisz na stałe do osób, które już ofertę otrzymały. I nie będzie powtórki. I jeżeli nawet będzie kiedykolwiek w Twojej obecności głoszona Ewangelia, to Bóg ześle Ci ostry obłęd, tak że uwierzysz kłamstwu. I to jest zawsze tak, że najpierw człowiek zatwardza swoje serce, potem jak zatwardzi swoje serce, to Bóg zatwardza jego serce przy kolejnych okazjach. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Apostoł Paweł wyjaśnia, dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd. Nawet niezwykły obłęd, tylko ostry. Ostry obłęd. Tak, iż wierzą kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy. Wszyscy, co do jednego, wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Kto słyszał Ewangelię łaski, ale ją odrzucił, uwierzy kłamstwu i będzie osądzony. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego Słowo Boże nas poważnie ostrzega. Na przykład w liście do Hebrajczyków byli ostrzegani ludzie z żydostwa. Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 7. To znowu naznacza dzień pewien dziś, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak powiedziano. Dziś, jeśli usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serc swoich. I dziś, jeśli Jego głos usłyszysz, nie zatwardzaj serca swojego. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. I jeżeli nie nawrócisz się na wezwanie Boże, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, to lepiej byłoby ci, gdybyś się nigdy nie urodził. Pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś, a nie do nieba, na które nie zasłużyłeś. Natomiast jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to odwróci się to i pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, a nie pójdziesz do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego, że doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa wszystko zmienia. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za Twoje grzechy. Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty zgładził wszystkie Twoje grzechy. Jeżeli odrzucisz tą doskonałą, zastępczą ofiarę Pana Jezusa, gdzie Chrystus zastąpiłby Cię, jeżeli byś w Niego uwierzył, to wtedy nikt Cię nie zastąpi i sam będziesz musiał ten gniew Boży na siebie przyjąć. A jest to gniew ogromny. Ratuj się z tego przewrotnego, spośród tego przewrotnego i złego rodu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Więc zachęcam Państwa do czytania Pisma Świętego, Biblii, Słowa Bożego. Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, to proszę o informację. Mój telefon to 791-214-963. E-mail czytaj.biblie@onet.pl. Adres stacjonarny czytaj@biblie/31-63500 Ostrzeszów. Zapraszam do zadawania pytań i do informacji, jeżeli ktoś potrzebuje Nowego Testamentu, chętnie, bezpłatnie taki Nowy Testament takiej osobie prześlę w miarę możliwości. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.